Witam Panie Bogusławie. Witam Pana, Panie Maćku. Witam Pana w naszej wirtualnej Galerii Malarstwa Polskiego. Dziś nieoczekiwane zderzenie dwóch tematów. Mianowicie z jednej strony obraz święty, ikona, z drugiej strony akt. No, można powiedzieć, że trudno o coś bardziej odległego od siebie, a tymczasem wyraźnie oba te przedstawienia wyszły spod jednej ręki. A nawet coś można powiedzieć więcej. To nie tylko to, że one zostały namalowane przez tego samego malarza, ale w jakimś sensie zostały namalowane w bardzo podobny sposób. To znaczy, owszem, mamy tutaj świętą osobę, ale ona jest również ujęta w akcie. No, uzasadnia to scena jej męki, tak? Tak, ale to nie zmienia jakby tego, że w obu przypadkach mamy do czynienia z aktem, tyle tylko, że ten obraz jest obrazem ze swej natury religijnym, a ten jest obrazem świeckim. Chociaż cała strona formalna właściwie jest identyczna. No tak, bo tu mamy z jednej strony w ikonie coś, do czego ikona nas już przyzwyczaiła, tak? Czyli te obramienie, na którym to obramieniu jest pokazane żywot owej świętej, tak w skrócie, w takim ujęciu najważniejszych detali jej życia, co otacza to główne przedstawienie, gdzie mamy przedstawioną ową scenę męczeństwa. No tutaj z kolei ta sama dama, która obnaża tutaj ku nam swoje plecy, no pokazana jest w różnych scenach związanych zapewne z jakimś zażywaniem kąpieli na basenie. I w jakim sensie można powiedzieć, że znowu jest trochę podobnie, to znaczy tutaj mamy sceny z męczeństwa, akurat ta ikona przedstawia świętą Agatę, a tutaj mamy sceny z życia tej osoby. Warto powiedzieć, jak nazywamy ten typ przedstawienia, jak nazywamy te części obrazu, jeśli chodzi o ikonę, te okalające owe główne przedstawienie i jak nazywa się owa postać centralna. Te małe sceny po bokach mają nazwę klejmo, natomiast to, co jest jakby wewnątrz, nazywane jest kowczeg. Akurat o tyle może ten obraz Nowosielskiego jest intrygujący, że tutaj zawsze ta kobieta jest odwrócona. Na wszystkich ujęciach w tym obrazie, w tej ikonie, świeckiej ikonie. No, lub odwrócona, lub też pozbawiona głowy. Albo tak, pozbawiona głowy. Nie komunikuje się z nami bezpośrednio. Nie komunikuje się lub ukrywa przed nami swoją tożsamość. Mhm. Tego nie wiemy. To jest jakiś taki pewien artystyczny pomysł, który mnie się wydaje akurat dość intrygujący. Tutaj nie ma żadnych detali. Tutaj ten akt jest właśnie taką ideą aktu kobiecego. Kolor zawsze składziony równo, tak? A nie jakąś właśnie... W tym nie ma również perwersji. To jest ta boskość kobiecego ciała. Te akty są po prostu takie harmonijne i aseksualne, bo nie o to jakby w tym chodzi. Chodzi raczej, tak jak zwykle w przypadku ikony, która nie jest malarstwem realistycznym, co sobie trzeba powiedzieć bardzo mocno, tak samo właściwie w przypadku Nowosielskiego. To jest malarstwo idealistyczne, a nie realistyczne. Czyli malarstwo malujące ideę, a nie konkrety i akcydensy rzeczywistości, bo to go właściwie nie interesuje. Warto powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z artystą, który uczynił z tego przedstawienia swoich obrazów w formie ikon swój taki stały, rozpoznawalny język, taki swój stempel, po którym od razu rozpoznajemy, że jest to Jerzy Nowosielski. Artysta już nie młody, bo rocznik 1923, a opisujący swoje pierwsze spotkanie z ikonami jako coś, co odmieniło jego życie. No, miał wtedy lat bodaj kilkanaście. Był jeszcze przed odbyciem studiów plastycznych. Zresztą przez jakiś czas też myślał o byciu wyświęconym. Chciał zostać po prostu mnichem, tak, prawosławnym. I od tego czasu, no wiadomo, że ziemie polskie podlegały różnym krwawym zakrętom przez wiele lat. W końcu wykierowany na malarza, pozostał osobą głęboko wierzącą. Pozostał też teologiem prawosławnym, a z drugiej strony realizuje równolegle do opisu tych boskich osób, do tej emanacji boskości w swoich ikonach, realizuje inny plan. To jest ten erotyzm, który u niego jest stale obecny w tych równolegle malowanych już obrazach. Ten sposób przedstawiania kobiet i generalnie ten bardzo żywy i równoległy do ikon u Nowosielskiego nurt w jego malarstwie, no wynika z takiego uwielbienia kobiety jako bytu, który jego zdaniem wchodzi w przeciwieństwie do mężczyzny w tę sferę sakrum i pozostaje w niej. W związku z tym
no, uprawnione jest pokazanie kobiety właśnie w ten sposób, w sposób zastrzeżony dla osób świętych, w sposób nawiązujący bezpośrednio do malarzy ikon. Ikona nie jest obrazem. Ikona jest odzwierciedleniem Boga, refleksem Boga w obrazie, tym namalowanym przez człowieka. Ikona jest pozbawiona zupełnie innowacyjności. Ikona tym jest doskonalsza, im jest bliższa pewnemu ideałowi, który został raz kiedyś zrealizowany. I w ikonie nie ma miejsca na inwencję. My widzimy ikonę po prostu jako jedno ze specyficznych przedstawień obrazowych. Tymczasem dla prawosławnych to jest zupełnie inaczej. To nie ma nic wspólnego z obrazem. To jest po prostu taki strzęp boskości na ziemi, czego jawnym takim dowodem na przykład jest bardzo częsta obecność złotego tła, które jest wyrazem tej niebieskiej obecności. Kiedy Nowosielski zaczyna malować mężczyzn, to wtedy ta postać staje się o wiele bardziej realna, zawsze przy jakichś czynnościach o charakterze właśnie codziennym, a nie religijnym. I wtedy one też, kiedy mężczyzna staje się tematem w obrazie, po prostu wtedy ten obraz staje się jakby automatycznie o wiele bardziej realny. Wtedy Nowosielski jakby nie ubóstwia go, tylko go maluje. To jest wielka różnica. Nowosielski nie tylko spełnia się w takich niewielkich obrazach, które są ikonami, czy też w takich aktach, ale też ma za sobą realizację wyposażenia całych kościołów, pokrycia ich freskami, dodania jeszcze własnych sprzętów liturgicznych, że on rozumie też, czym jest ten kontakt ze sferą sakrum, że to jest właśnie, trzeba to przejść przez taki całościowy kontakt człowieka poprzez różnego rodzaju symboliczne ujęcia, poprzez różnego rodzaju przedmioty, które służą do odprawiania liturgii. Co więcej, raz nawet Nowosielski został projektantem cerkwi, zaprojektował cały budynek i całe jego wyposażenie. Mówi pan o tej cerkwi w Białymborze w Pomorskiem. Tak, to jest niezwykłe zupełnie moim zdaniem i wybitne bardzo dzieło Nowosielskiego, który nie zawahał się właśnie, narażając się trochę na pewien rodzaj braku akceptacji ze strony wiernych, zrealizować ten w jego pojęciu idealny kościół, idealną cerkiew, idealną sakralną przestrzeń prawosławną. No bo wyobraźmy sobie, że dla kogo on to robi. To są ci Łemkowie przesiedleni gdzieś z głębi Bieszczad do miejscowości w Pomorskiem. Właśnie to już jest drugie czy trzecie pokolenie, które tam dorasta. I zamiast wrócić do takich form, które są czytelne jeszcze dla ojców i dziadów, no on stawia coś takiego bardzo modern, też rozświetlając wnętrze tego kościoła bardzo ostrymi barwami. Ale to jest taka przestrzeń, która mnie się wydaje przestrzenią niezwykle artystycznie, ale też ideowo udaną. Ja rozumiem, że może ona nie podoba się codziennym gościom tej cerkwi, ale z drugiej strony tylko pod takim warunkiem absolutnej swobody, Nowosielski zgodził się zrobić tę przestrzeń, a również właśnie zapełnić jej wnętrze swoimi malowidłami, wykonał ikonostas i całe wyposażenie, więc to jest dość niezwykłe dzieło i moim zdaniem właściwie jedyne tego rodzaju, dlatego że owszem, on malował dekoracje zarówno w cerkwiach, jak i w kościołach rzymskokatolickich, ale to były takie realizacje właśnie doraźne, natomiast tutaj jest jednostkowe i całe i skończone dzieło przez niego wymyślone. Warto też jest wspomnieć o innym twórcy, który zresztą wywodzi się z naszej części Europy, to jest Andy Warhol, też Łemek, tylko że słowacki, który zrobił wielką karierę w Stanach, właśnie posługując się znowu tą formułą ikony, wyrósł z tego otoczenia, nasycił się tym jako dziecko, oglądając mnóstwo tych ikon, czy to w domu, czy w pobliskiej cerkwi i potem przeniósł tę formułę do malowania, do przenoszenia na płótnowych słynnych postaci, tych ikonicznych postaci amerykańskiej popkultury. Tak, tylko że przy wszystkich zbieżnościach, które nie są ewidentne, trzeba powiedzieć o jednej jakby zasadniczej różnicy. To znaczy Nowosielski kontynuuje ideę ikony, natomiast Andy Warhol jakby kontynuuje tylko pewną esencję, jaka w obrazie ikonowym była zawarta. To znaczy taką, że to, co było na środku, to, co wypełnia tę główną przestrzeń ikony, jest najważniejsze.
I tak się stało na większości tych sławnych obrazów, choćby z Marilyn Monroe, gdzie ona wypełnia całość przestrzeni tego obrazu, który Warhol, mówi się potocznie, malował, ale tak naprawdę nie malował, tylko powielał. I to jest takie z kolei odrzucenie wszystkiego, co nieważne. To jest taka ikona do kwadratu, podniesiona do jakiegoś takiego właśnie wyspekulowanego, niezwykle wysoko, takiej kwintesencji, takiej esencji obrazowej jakby. Panie Maćku. No nie posuniemy się tak daleko, panie Bogusławie, żeby teraz wykonywać jakieś bluźniercze gesty na tym drewnie. Powiedzmy może właśnie, co to jest to drewno, które trzymamy w ręku. No tak, bo też i różne rodzaje drewna były stosowane do wyrabiania ikon. Wiadomo, że w tym wschodnim chrześcijaństwie to drewno cedrowe było tym drewnem świętym, z kolei dla Rusi właściwa była przede wszystkim sosna. Po czym w czterech etapach wykonywano ikony, to znaczy najpierw naklejano płótno, potem to płótno gruntowano, potem pokrywano złoceniami i farbą i wreszcie takim werniksem, który miał zabezpieczać przed zblaknięciem tę i żeby ładnie się świeciło wszystko też. Tak, zresztą po jakichś 100 latach i tak ten werniks ciemniał, po czym była specjalna technika taka znowu przywracania blasku. Polegało to na polaniu taką łatwopalną cieczą, którą podpalano na chwilę dosłownie, żeby móc rozpuścić tę brudną warstwę, ścierano ją i ikona wracała do swojej pierwotnej barwy. I pierwotnego blasku, dokładnie tak. Trzeba jeszcze dodać, że ikona jest właściwie tekstem liturgicznym w prawosławiu. To znaczy, to jest rzeczywiście ten komunikat przesłany nam z innego świata. W związku z czym no, ten piszący ikony to też nie był po prostu ktoś, kto był biegły w malowaniu, tylko zbliżał się do tego poprzez studia teologiczne, które były prowadzone pod nadzorem starszych teologów i malarzy, po czym poprzedzał sam akt pisania ikony postem i modlitwą. No tak, no był to po prostu akt religijny, akt modlitewny i też tak jak w przypadku, o czym już wspominaliśmy, tak jak w przypadku modlitwy, właściwie jakakolwiek innowacja była nie do przyjęcia. Raczej ikona miała odwzorowywać po raz kolejny ten ideał, który był no, który już raz kiedyś. Z czasów apostolskich, w związku z tym. Znaczy z różnych czasów, to niekoniecznie, bo jednak no, tych wyobrażeń przybywało, prawda, i te wyobrażenia się zmieniały. Nie od samego początku, prawda, była Matka Boska Kazańska, choćby największa, prawda, świętość Rusi. Tylko się pojawiła w jakimś momencie, ale potem z kolei była powielana i replikowana no, w dziesiątkach tysięcy po prostu kolejnych wersji. Praktycznie do dzisiaj ikony są wyrabiane, już w tej chwili ich twórcy przeszli na technikę olejną. Mhm. I też wielkie muzeum ikon, które mamy w Supraślu, zawdzięczamy przemytnikom, a właściwie sprawności Straży Granicznej Polski, która konfiskuje te ikony tak. Masowo kiedyś przemycane po upadku Związku Radzieckiego. I tam też one są przekazywane, tam są deponowane i stąd też no, Supraś szczyci się swoim olbrzymimi zbiorami. Nowosielski kontynuuje ideę ikony. Ikona jest właściwie tekstem liturgicznym w prawosławiu. Ikony się nie maluje, tylko ikony się pisze. W ikonie nie ma miejsca na inwencję. To jest malarstwo idealistyczne, a nie realistyczne. Uwaga, proszę. Zaczynasz od bluźnierstwa, czy zaczynasz od Nowosielskiego? Nowosielskiego. Znowu wyszedłem z kadru? Bliżej. Pół kroczku bliżej. Nie.